Witam Państwa. Przede wszystkim chciałbym zaprosić na ten mecz, bo po ostatniej wpadce i tutaj ostrym laniu, które nam sprawił Anvil, wiemy, że zdajemy sobie sprawę z tego, że no, mamy coś do naprawienia. Więc tutaj dla nas jakby najważniejsze cele na ten mecz to jest to, żeby wyjść i starać się troszeczkę naprawić ten nasz wizerunek, żeby wyjść agresywniej, żeby wyjść no, bardziej zdyscyplinowani i chętni do gry, bo przyjeżdża do nas no, aktualny mistrz Polski, który na pewno jest podrażniony ostatnimi też dwoma porażkami, jedną w Słupsku, w której tak naprawdę nie grał aż tak źle. To Słupsk zagrał świetne zawody, świetnie grali w obronie, ograniczyli Stelmet ich poczynania do minimum. Ale nie można powiedzieć, że Stelmet tam grał źle. Jest to bardzo dobry zespół, indywidualnie są bardzo mocni. Mają fragmenty, gdzie potrafią bardzo agresywnie grać w obronie na całym boisku, również na połówce. Są bardzo, że tak powiem, atletyczni i silni i wysocy generalnie. Mocno atakują deskę w ataku. I tutaj no, będziemy musieli mocno naprawdę się napracować, żeby spróbować powalczyć, bo to w tym momencie jest dla nas najważniejsze, abyśmy zagrali lepszy mecz i to dużo lepszy niż z Anvilem i no, walczyli i dali kibicom troszeczkę nadziei na to, że będzie lepiej. Witam Państwa. Przede wszystkim, tak jak trener powiedział, chciałem zaprosić kibiców na to spotkanie po tym naszym nieszczęsnym ostatnim meczu. Przyjeżdża do nas mistrz Polski, wiadomo, to jest już można powiedzieć utytułowana drużyna, która w przeciągu ostatnich kilku lat naprawdę fajnie gra i mają duże doświadczenie poprzez puchary europejskie. Mają wiele indywidualności, ale również tworzą fajną drużynę, która gra bardzo agresywnie, gra mocno, więc na pewno to nie będzie łatwe spotkanie i musimy wyjść i na pewno zagrać lepiej niż w ostatnim meczu. Na pewno musimy zagrać razem jako drużyna przez te 40 minut i zobaczymy, co będzie.